Konferencja Oświata Polska na Ukrainie – Perspektywy i wyzwania odbyła się w dniach 12-13 grudnia w Lwowie. Konferencja była podsumowaniem dwuletniego projektu Biało-Czerwone ABC finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą. Na pewno wzrasta zainteresowanie Polską jako krajem, który osiągnął sukces i też te ostatnie lata, kiedy my w Polsce świętowaliśmy i 25-lecie jakby wolnych wyborów, i 25-lecie samorządności, i też nasze rocznice związane ze wstąpieniem do Unii Europejskiej i NATO przyłożyły się na tą taką promocję Polski jako państwa z perspektywami. Jak w soczewce widać, że daleko tej oświacie polskiej do uporządkowania. To znaczy, że jeszcze jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia. I na szczęście od czasu, kiedy programy oświatowe robione przez, w tym wypadku przez Fundację Wolność i Demokracja na Ukrainie, są dwuletnie, a mamy w perspektywie być może kolejne dwa lata, możemy myśleć o jakimś sposobie opracowania tego, ujęcia tego tematu i w związku z tym w konsekwencji usystematyzowania tego problemu. Podczas wystąpień zaproszeni goście analizowali sytuację bieżącą oraz omawiali plany na przyszłość. Celem konferencji było przedstawienie systemu oświaty polskiej na Ukrainie oraz strategii rozwoju edukacji polskiej. W konferencji uczestniczyło ponad 100 nauczycieli z Ukrainy biorących udział w projekcie. I największy sukces właśnie, jaki jest tego projektu, to to, że udało się zintegrować te placówki, staliśmy się taką dużą rodziną biało-czerwone ABC, chociaż bardzo różnorodną i każda z tych placówek ma bardzo różne problemy i różne potrzeby, to jednak tworzymy pewną sieć takiego wzajemnego wsparcia. Posiedzenie rozpoczął Robert Czyżewski, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, który opowiedział uczestnikom o opiece państwa polskiego nad oświatą polską na Ukrainie. Cały nasz projekt właściwie zmierza do tego, żebyśmy na stan oświaty polskiej spojrzeli w pewnym sensie całościowo, chociaż jest to wyjątkowo trudne. Bo to jest kwestia nie tylko stanu oświaty polskiej, ale również pewnych możliwości wyzwań, jakie przed oświatą polską stoją. Czy po pierwsze oświata polska jest bardzo, ale to bardzo niejednorodna. Po pierwsze to są szkoły, które są wbudowanymi w ukraiński system oświaty. To są z jednej strony polskie szkoły na Ukrainie, a z drugiej szkoły, które kiedyś były nazwane pionami polskimi, aczkolwiek żadna z nich nigdy nie przybrała jednego kształtu. To są różne szkoły, które są polskimi w różnym stopniu. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą Anna Atlas przedstawiła ofertę i działania ORPEG-u skierowane na współpracę oświaty za granicą. Ukraina jest jednym z priorytetów i bardzo się cieszymy, że możemy na rzecz Ukrainy wykonywać różnorodne zadania. Przede wszystkim to jest kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej. Tak jak mówiłam w moim wystąpieniu, 31 nauczycieli co roku przyjeżdża, żeby pracować na terenie Ukrainy i ci nauczyciele uczą prawie 4000 osób, z tego ponad 2000 dzieci i młodzieży i około 1300 osób dorosłych. Lila Luboniewicz, koordynator projektu, podsumowała Biało-Czerwone ABC w roku 2015. Dziś na konferencji uczestniczy ponad 100 osób. Są to przedstawiciele ze szkół stacjonarnych, szkół sobotnio-niedzielnych z całej Ukrainy. Mamy wschód, zachód, północ, południe. Ważne jest dla nas to, żeby budować właśnie taką integrację wśród nauczycieli po to, by stworzyć naprawdę ważny i merytorycznie dobry projekt, program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie. Po obradach w ciągu 2 dni odbywały się warsztaty rozwojowe dla uczestników polegające na pracy w grupach roboczych.